Dziś mamy czwartek, piąty dzień listopada. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na dziennik 7.1 News, w którym już za chwilę. Orbita podbita. Osiedle ESK 2016. Przed meczem z Krakowią. Impel Wrocław przegrał z PGE Atomem Treflem Sopot 1-3 w piątej kolejce Orlen Ligi. Oba zespoły zaprezentowały dobrą grę. Sopocianki do zwycięstwa poprowadziła Katarzyna Zaroślińska. Atakująca reprezentacji Polski w tym meczu zdobyła 18 punktów. Wicemistrzynie kraju wygrały z niepokonanym dotąd we własnej hali Impelem Wrocław. Od początku pierwszego seta mecz nie układał się po myśli Impelek. Skuteczne bloki sopocianek zatrzymywały ataki Kasi Skowroński-Dolaty, a także Karoliny Costa-Grande. Drugiego seta ponownie lepiej rozpoczęły przyjezdne. Impelki nie znalazły sposobu na zatrzymanie Katarzyny Zaroślińskiej. Przed drugą przerwą techniczną Impelki doprowadziły do remisu 14-14. Skuteczne ataki Katarzyny Skowrońskiej-Dolaty dały wrocławiankom zwycięstwo w tej partii. Na pewno Sopot lepiej grał zagrywką dzisiaj. Utrudnił nam znacznie naszą grę na siatce i to było powodem, że ten mecz był taki trochę chaotycznie. Próbowałyśmy odreagować i momentami odbić się od ciężkich sytuacji, żeby powalczyć i nic, no, głowa do góry. To jest początek ligi, więc mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. No, grały dobrze, w ataku silnie, później troszeczkę zagrywką i na pewno to jest bardzo dobry zespół. Raczej zaskoczył, no, na pewno zaskoczył nas tym, że nie odpuszczał, tak? Nie odpuszczał żadnej piłki, nawet jak wygrywałyśmy, zrobiliśmy za to przewagę, to starał się nas czymś zaskoczyć, pogonić zagrywką mocniej, troszeczkę zagrać bardziej agresywnie w bloku, więc na pewno zagrały dobrze. Przygotowałyśmy się na ciężką walkę i ciężki mecz. No, cieszymy się niezmiernie, że udało nam się pokonać je za 3 punkty, bo już w tym czwartym secie było blisko, ale nasza koncentracja i nasze umiejętności i wola walki spowodowała, że udało się wygrać za 3 punkty. Trzecia odsłona spotkania została rozegrana pod wyraźne dyktando sopocianek. Siatkarki z Pomorza dzięki silnemu serwisowi skutecznie odrzuciły wrocławianki od siatki. Czwarta partia spotkania okazała się najciekawszą. Wrocławianki zdołały odrobić straty świetnym blokiem, a asem serwisowym popisała się Agnieszka Konkolewska. Impel wyprowadzał skuteczne kontry przy stanie 16-14. Sopocianki doprowadziły jednak do remisu 21-21. Błędy w ataku Impelek dały zwycięstwo rywalkom 21-25. Zagrywka i blok to był nasz klucz do sukcesu, bo gdy funkcjonowała ta zagrywka i odrzuciłyśmy przeciwniczki od siatki, łatwiej nam się grało na bloku w obronie i nie mogły zdobyć punktu, więc nasz kontratak funkcjonował wtedy super. Bardzo bym chciała, żebyśmy wszystkie się wzięły do ciężkiej pracy i ambitnie podchodziły do takich, do każdego spotkania, żeby popracować nad tym, żeby nie grać tak chaotycznie i być bardziej zespołem, bo zespół to jest siła. Indywidualne niestety osobowości owszem pomagają w niektórych sytuacjach, ale tak naprawdę to jest sport zespołowy i o jego sile świadczy to ta zespołowość. Po prostu każda powinna dostać MVP, bo oddały naprawdę serducho na parkiecie, walczyły o każdą piłkę z pełnym zaangażowaniem, dlatego brawa dla Kasi dla MVP, ale cały zespół super zagrał. W tabeli prowadzi obecnie KPS Chemik przed PGE Atomem Trefl oraz Budowlanymi Łódź. Impel Wrocław z liczbą 9 punktów uplasował się na 5. pozycji. Dziś we wrocławskim infopunkcie Europejskiej Stolicy Kultury zorganizowane zostało spotkanie poświęcone modelowemu osiedlu, które powstaje w naszym mieście i jest jednym z najważniejszych punktów programu architektonicznego ESK Wrocław 2016. Szczegóły w materiale Pauliny Karkosik. Wrocław ma niezwykłe tradycje urbanistyczne i architektoniczne. To tutaj w roku 1929 odbyła się jedna z 6 światowych wystaw budowlanych i zbudowano modelowe osiedle Werkbundu. Wszystkie te wystawy zostaną po raz pierwszy razem zaprezentowane w 2016 roku podczas Europejskiej Stolicy Kultury na Nowych Żernikach. Mówiąc obrazowo, mieszkając na tym osiedlu, nie trzeba codziennie wsiadać w samochód i wieźć dzieci na lekcje gitary na drugi koniec miasta, albo żeby umówić się ze znajomymi jechać do rynku na kawę. Tam będzie można wyjść pieszo, klepnąć dziecko w ramię, powiedzieć biegnij teraz na te lekcje swoje gitary do Domu Kultury, a ja idę na kawę do kawiarni, która jest po drugiej stronie ciągu pieszego. A wracając zrobię zakupy na bazarku i wrócę do domu i się spotkamy w domu, tak? To będzie takie osiedle.
Prace budowlane wkraczają obecnie w decydującą fazę i już niebawem będą widoczne gołym okiem. Ku zaskoczeniu samego architekta, współpracę nad tym projektem podjęło kilku zazwyczaj rywalizujących ze sobą deweloperów. A my pytamy o to, kiedy zakończą się prace nad przedsięwzięciem. Chciałbym powiedzieć, że nigdy nie zakończymy tej pracy, dlatego że nam bardzo zależało na tym, żeby na pewnym fragmencie spójnym pokazać ideę, natomiast żeby ona samoczynnie wytworzyła głód budowania tylko i wyłącznie w taki sposób, czyli na takim wysokim standardzie. Niewysokim standardzie, jeśli chodzi o wyposażenie mieszkań, złote klamki i drogie wykończenie, tylko wysokim standardzie, jeśli chodzi o życie ludzi na osiedlu mieszka. Na osiedlu każdy znajdzie coś dla siebie. Dostępne są zarówno kawalerki z balkonami, jak i średnie i duże mieszkania z tarasami i ogródkami. Jak mówią sami pomysłodawcy, nieruchomości szyte są na miarę. To będzie osiedle dosyć niskointensywne. Nie będą to wysokie budynki, przynajmniej w tej części, która teraz powstaje. Będą to budynki od 4, góra 5 kondygnacji w dół do 3, 2. Więc takie kameralne osiedle, głównie domów wielorodzinnych. Natomiast zależało nam na tym, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby bardzo mocno zdywersyfikować przekrój mieszkańców. Czyli żeby to nie było takie typowe osiedle deweloperskie, z jakimi mamy do czynienia we Wrocławiu, czy w innych miastach Polski, gdzie wprowadzają się ludzie, jakby ich skopiować na ksero. To znaczy takie same rodziny, najczęściej z jednym dzieckiem na dorobku, oboje rodzice pracujący z kredytem i tak dalej, i tak dalej. Nie. Chcemy, żeby tu byli zarówno ludzie młodzi, właśnie tacy, jak i rodziny wielodzietne, ludzie starsi, ludzie samotni, single i tak dalej, i tak dalej. W pierwszym etapie pojawią się 2 pięciokondygnacyjne budynki na 60 mieszkań o zróżnicowanym metrażu. Od piątku do niedzieli we Wrocławiu zorganizowane zostaną zawody jeździeckie na partynicach. Będzie można oglądać je za darmo. W zawodach weźmie udział ponad 150 zawodników, w tym czołowi polscy jeźdźcy. Program imprezy jest bardzo bogaty. Codziennie od 8 do 20 rozgrywanych będzie co najmniej 6 konkursów. Te najbardziej atrakcyjne to niedzielne Grand Prix, które będzie pierwszym etapem Pucharu Polski 2015-2016 w kategorii seniorów. W sobotę organizatorzy zapraszają na konkurs barier. Z kolei najmłodsi zawodnicy do lat 15 walczyć będą w Pucharze Nadziei Jeździeckich. Nie zabraknie innych atrakcji dla kibiców. W niedzielę oprócz koni w hali pojawią się psy pasterskie, które w dość niezwykle zabawny sposób pokażą, jak można zaprzyjaźnić się ze stadem kaczek. Piłkarski Śląsk Wrocław jest ostatnio w bardzo słabej formie, zarówno w meczach u siebie, jak i na wyjazdach. Przypomnijmy, poprzednim razem podopieczni trenera Tadeusza Pawłowskiego wygrali poza Wrocławiem 15 sierpnia. W kolejnych 4 meczach wyjazdowych zdobyli zaledwie punkt. A w najbliższy piątek zmierzą się na wyjeździe z Krakowią. To będzie twarda walka o komplet punktów, zapowiada sztab szkoleniowy Śląska. Krakowia na własnym terenie jest ostatnio nie do zatrzymania. W 3 spotkaniach wywalczyła 9 punktów, strzelając aż 11 bramek. Śląsk na ten mecz ma przygotowane 2 warianty, nad którymi mocno pracował. Jednym z nich jest ten, który widzieliśmy z Lechem, natomiast drugi jest bardziej defensywny. Dzisiaj wyjeżdżamy do Krakowa na kolejny serii trudnych meczów w tej sytuacji, w której oczywiście jesteśmy. Jedziemy bez Mateusza Machaja, który oczywiście jest skontuzjowany praktycznie do końca sezonu, i bez Jacka Kiełba, który nie chcemy ryzykować zdrowia, bo mimo wszystko, mimo że trenował indywidualnie, próbował trenować zespołem, to jednak jest tam jakiś problem, a zdajemy sobie doskonale, że mecz z Krakowią jest jednym z kilku czekających na spotkań tak naprawdę walki o wszystko, i strata każdego wartościowego zawodnika na dłuższy czas jest w naszym wypadku po prostu trudna do zastąpienia przy tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Przypomnijmy, Śląsk Wrocław i Krakowia do piątkowego meczu w ramach 15 kolejki Ekstraklasy przystąpią bez kartkowych absencji. W obu składach są jednak gracze zagrożeni jednomeczową pauzą. Po jedynku z Krakowiem uważać będzie musiało 2 podopiecznych Tadeusza Pawłowskiego, Piotr Celeban i Paweł Zieliński, którzy 3-krotnie byli odnotowani jako karani żółtymi kartkami. Zdajemy sobie sprawę, że jedziemy na teren Krakowi, która na swoim boisku ostatnie 3 mecze wygrała, i zdajemy sobie sprawę z siły ofensywnej tego zespołu, natomiast sami też
mimo tych perypetii, które nas spotkały i też przygotowań różnych sytuacji, to oczywiście jedziemy po przepracowanym tym mikrocyklu treningowym, wydaje się, w bardzo dobry sposób i będziemy szukali swoich szans na boisku Krakowi. W Krakowie nie usłyszymy jednak wrocławskich kibiców. W środę Śląsk został ukarany przez Komisję Ligi karą w wysokości 15 tysięcy złotych oraz zakazem dla fanów wyjazdów na dwa najbliższe mecze. Ten z Krakowią 6 listopada, a także z Legią Warszawa 21 listopada. Mecz Krakowia-Śląsk-Wrocław w najbliższy piątek o godzinie 20:30. Informacją sportową kończymy dzisiejsze czwartkowe wydanie dziennika 7.1 News. Na kolejne informacje z Wrocławia zapraszamy Państwa już jutro w piątek, 6 listopada, również kwadrans po godzinie 17. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.